Cześć, jestem Kuba, dzisiaj pokażę wam jak zrobić tanio hybrydy narodowe w FIFA 22. I bez zbędnego przedłużenia poproszę was tylko o to, żebyście stawili łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie jakby się udało tutaj dobić do jakich, nie wiem, 80-90 łapek w górę. I teraz oczywiście już pokażę wam te składy oraz pak, jaki odebrałem oczywiście z tego SBC. Więc tak, więc zrobiłem sobie wczoraj, czyli w piątek. Nie, czyli w czwartek oczywiście to SBC, hybrydy narodowe, gdyż uważam, że jest najbardziej opłacalne SBC na ten moment, gdyż hybrydy ligowe jednak tam trzeba się bardziej namęczyć. Zacząłem to SBC od elitarnej ósemki, kilku zawodników miałem w klubie, ale generalny koszt tego SBC wyniósł mnie około 6-7 tysięcy monet, bo miałem dwóch zawodników, więc może tak w zaokrągleniu wyjdzie te 8 tysięcy, a za to paczkę za 45 tysięcy, co według mnie jest bardzo fajne. No generalnie teraz się opłaca robić to SBC, ponieważ wszyscy wiemy, że po prostu karty na rynku obecnie są bardzo tanie i według mnie no naprawdę warto. No na przykład taki sam Lukaku kosztuje 60 tysięcy, więc jeżeli chodzi o sprzedaż zawodników jest to słabe, ale jeżeli o kupno to już wygląda inaczej. I w tej paczce jest Jimenez, który ma 83 overalla i oczywiście nie jest to jedyna karta w tej paczce, bo do tego jeszcze był Romero, który kosztował ponad 5 tysięcy, Vela, Rodrigo i generalnie z tej paczki wyciągnąłem około 9-10 tysięcy, więc mimo wszystko wyszedłem w tym SBC na minimalny plus. No jak sami widzicie, naprawdę no wyglądało to według mnie bardzo dobrze. No można powiedzieć, no naprawdę z tej paczki można wyciągnąć dużo, można także tych zawodników sobie zostawić i sprzedać ich dopiero kiedy oczywiście już będzie premiera gry i one będą pewno, na pewno droższe. I teraz przechodzimy do następnego SBC, tutaj możecie sobie oczywiście zatrzymać i zobaczyć jak ja to zrobiłem. Jest to przedostatnie SBC, znaczy no jeżeli chodzi od końca. Więc no tak, tutaj mamy paczkę, to paczka piłkarzy z jednym rzadkim zawodnikiem, to SBC nie wyniosło chyba 3000-4000 końców. Oczywiście no te karty nie będą sprayfiksowane, bo sam to robiłem, więc no oczywiście ja się w takie rzeczy nie bawię i naprawdę to SBC było akurat warto zrobić. No tutaj jest Rafinha i dużo kart złotych, więc jeżeli je się sprzeda oczywiście po premierze gry, to będą one kosztowały troszkę więcej, aczkolwiek ja dałem większość ich na Quicksell. No sam Rafinha kosztuje niecałe 1000 końców, więc to nie ma sensu tego zawodnika oczywiście trzymać, gdyż także wątpię, no tutaj może jedynie ten Romagnoli by coś podrożał podczas premiery gry. I przechodzimy do przedostatniego SBC w tym odcinku, a jest to finałowa czwórka, to SBC wyniosło mi około, nie wiem, może też 5-6 tysięcy. Aczkolwiek tutaj chyba to było jedno z tych droższych SBC, bo tutaj troszkę się pogubiłem, aczkolwiek te ceny troszkę spadły. I oczywiście może tutaj sobie też modyfikować, jest to SO, jest to Kojatek, który no nie wygląda jakoś najgorzej. Te tempo także nie jest jakieś złe, aczkolwiek także nie wygląda to tempo zbyt dobrze. No i widzimy tutaj tak trochę srebrnych, trochę złotych, więc to mimo wszystko najgorsza paczka, więc tutaj to SBC bym radził wam zrobić jak najtaniej, bo jest pod bardzo mała szansa, że to SBC się zwróci. Bo może być to zarówno złota, świecąca, także srebrna, a na razie srebrne karty zbyt drogie po prostu nie są. No i tak to oczywiście tutaj wygląda. No co, no karta sprzedałem chyba za 1000 końców, jak sami widzicie, bo oczywiście reakcja jest nagrywana później, więc tutaj z tej paczki nie wyszedłem na plus chyba. Nie, chyba wyszedłem mimo wszystko na zero, więc na ten moment jestem jakieś 2000, można powiedzieć, na plus na tym SBC, a przed nami jeszcze dwie finałowe paczki, które już teraz mogę wam zaspoilerować, że się nie nagrały, aczkolwiek wszystkie karty mam zapisane na rynku transferowym, a także wyślę wam tutaj gdzieś screeny oraz skład, jak wyglądał w tym ostatnim SBC. No i tak, tutaj jest oczywiście moja lista transferowa i tutaj trafiłem między innymi, tutaj są jeszcze jakieś stare karty, ale trafiłem tak, Suareza, Lukaku, Cavaniego, Filipe, Jimeneza i tak dalej. No więc tak, Lukaku kosztuje 60 tysięcy, Suarez 10, więc samych tych dwóch paczek wyszedłem na plus około 120 tysięcy moich końców. Tutaj widzimy jeszcze jakieś inne karty, więc generalnie no za te SBC łącznie wydałem może z 20-30 tysięcy może jakimś maksie, a zarobiłem 120, więc to SBC naprawdę jest warto zrobić. Więc co, więc to byłoby na tyle w tym odcinku. Zostawiajcie oczywiście łapki w górę oraz możecie oczywiście także napisać, czy chcecie, żebym zrobił taki sam odcinek z hybryd ligowych. I co, słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Do usłyszenia, cześć!